Moim pierwszym masażem, jakiego doświadczyłam w życiu, to było Lomi Lomi Nui. To było ponad 20 lat temu. I ja poczułam, że ja potrzebowałam czułego dotyku. Potrzebowałam masażu. I znajoma opowiedziała mi o kobiecie, która wykonuje masaż hawajski Lomi Lomi Nui, że może mogłabym spróbować, umówić się, i ja się z tą kobietą umówiłam. Dla mnie to było nadzwyczajne doświadczenie, ponieważ nigdy wcześniej nikt tak się mną nie zaopiekował, nie zatroszczył. Nie otulił dotykiem, nie dał mi tyle uważności. I chociaż było to dla mnie krępujące, bo jest dużo nagości w Lomi, dużo bliskości, to było coś, czego ja potrzebowałam. To było piękne doświadczenie. Przyszedł taki moment, prawie 3 lata temu, że ja poczułam, że potrzebuję coś zmienić w swoim życiu. I przyszło mi do głowy, że ponieważ w ogóle lubię masaże, lubię doświadczać masażu, to może ja bym się nauczyła masażu Lomi Lomi. I pojechałam na kurs. I okazało się na kursie, że ja właściwie nie muszę się niczego uczyć. Że jak ja widzę, jak moi nauczyciele pokazują ruchy, to ja czuję te ruchy. Ja staję do stołu, zaczynam masować osobę i ja po prostu to czuję. I to samo płynie. I to było dla mnie tak naturalne, że nie mogę powiedzieć, że ja to pokochałam. Ja to po prostu poczułam, że ja to mogę robić, że osoby, które doświadczają mojego dotyku, zaczynają się relaksować, jest im dobrze, przyjemnie i że to po prostu działa, że to jest skuteczne. Lubię patrzeć, jacy stają się spokojni.